Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witamy parafian, przyjaciół oraz gości w naszym kościele na wspólnej Eucharystii obchodząc 28. niedzielę zwykłą. Prosimy nie zapominać, iż nadal mamy obowiązek stosować się do wymogów stanowych, czyli zachować odpowiedni dystans między sobą. W kościele obowiązuje również ograniczona liczba osób. Maski ochronne na twarzy są obowiązkowe i bez niej niestety nie możemy wejść do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej. W chwili obecnej przyjmowanie Komunii Świętej dozwolone jest tylko i wyłącznie na rękę. Dziękujemy. O Panie, Tyś moim pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie. Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się tworzyć, bo pasterz mój zawsze jest przy mnie, w obronie mej stanąć gotowy. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bardzo serdecznie witam naszych kochanych parafian, przyjaciół naszej rodziny parafialnej i może gości, którzy zebrali się wraz z nami, aby celebrować Najświętszą Eucharystię w 28. niedzielę roku zwyczajnego. Zanosimy do Boga nasze modlitwy, prosząc o łaskę uzdrawiającą dla ludzi, którzy cierpią, którzy chorują, szczególnie za małe dzieci, prosząc, aby Jego łaska miłosierna i uzdrowicielska spłynęła na wszystkich, którzy jej potrzebują. Włączmy w ten poczet modlitwy nasze prywatne problemy zdrowotne. Polecajmy miłosiernemu Bogu także wszystkich zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, a w szczególny sposób będziemy otaczać modlitwą duszę świętej pamięci Henryka i Stefanii Folcik, za którą odprawiamy aktualną mszę świętą. Dołóżmy teraz w chwili ciszy nasze prywatne intencje, które nosimy w naszych sercach i w których pragniemy modlić się wspólnie podczas składania tej Najświętszej Eucharystii. A teraz uznając przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy słabi, przeprośmy Go za wszelkie nasze potknięcia, niedoskonałości, abyśmy zgodnym i czystym sercem mogli złożyć tę ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wielbimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca,
który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błagania nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez Chrystusa, Pana naszego. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa i najwyborniejszych win. Zadrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któryśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Wieczne czasy zamieszkam u Pana. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. O wieczne czasy zamieszkam u Pana. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój, laska pasterska są moją pociechą. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny pobrzegi. O wieczne czasy zamieszkam u Pana. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. O wieczne czasy zamieszkam u Pana. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować,
i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli, jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców i miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, dzisiejsze czytania liturgiczne w bardzo obrazowy sposób przedstawiają Królestwo Boże jako największą, jako najwyższą oraz wartość oraz dobrodziejstwo wyświadczone wszystkim zaproszonym przez króla na ucztę. Królem, który zaprasza gości, jest sam Bóg Ojciec. Synem Króla Jezus Chrystus. Poślubioną małżonką jest Kościół, a zaproszonymi gośćmi są w pierwszym rzędzie dzieci narodu wybranego, czyli Izraela, oraz wszyscy pozostali włącznie z nami. Moi kochani, uczta z dzisiejszej Ewangelii jest bardzo zrozumianym przez nas obrazem naszego zbawienia. Bóg nieustannie wyciąga do każdego rękę, ofiaruje mu samego siebie, daje nam szansę za szansą naszego nawrócenia,
udoskonalania swojego życia oraz naszego uświęcania. Co my robimy, aby okazać się godnymi Królestwa Bożego? Co jesteśmy w stanie poświęcić w naszym życiu, aby zdobyć tą największą wartość, czyli Królestwo Boże? Aby okazać się godnymi uczestnikami w tej wiecznej uczcie naszego zbawienia w niebie. Czy nie czasem ważniejsze jest dla nas od Królestwa Niebieskiego osobiste, nasze osobiste, małe, ziemskie sprawy, interesiki, tak jak było to w przypadku synów i córek narodu wybranego. Przed smakiem naszej wiecznej uczty eucharystycznej w niebie jest uczta eucharystyczna tutaj na ziemi, czyli msza święta. W niej dokonuje się dzieło naszego zbawienia i naszego odkupienia. Na tę ucztę Kościół nieustannie nas zachęca i zaprasza. A my, czasami ryby, grzyby, lenistwo, balanga z soboty na niedzielę przedłużona niemalże do świtu, pijaństwo, byle jaki powód, który by nam przeszkadzał w przyjściu do Kościoła i wielbieniu naszego miłującego nas Ojca. Dlatego też bardzo bądźmy ostrożni i uważajmy, żeby do nas nie wypowiedział kiedyś Bóg tych przykrych słów. Bracie czy siostro, wydałem ucztę i zaprosiłem cię. Niestety nie byłeś godny tego mojego zaproszenia. Szczęść Boże. Teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny z Ojcem, przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zbliżając się do stołu uczty Chrystusowej, prośmy Ojca w Jego imię. Aby Kościół dawał się każdego dnia wieczornikiem wiary i miłości, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby papież dawał doskonały przykład służby Kościołowi i całej ludzkości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby nikt pośród nas nie gardził zaofiarowanym nam bogactwem Bożym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby w naszej parafii nastąpiło nawrócenie ludzi zobojętniałych i lekceważących wezwanie Boże. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych i cierpiących z powodu zarażenia się koronawirusem,
aby w swoim cierpieniu potrafili odkryć udział w męce Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich, którzy podróżują w tym czasie, aby bezpiecznie dotarli do miejsca przeznaczenia i powrócili szczęśliwie do swoich domów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zaprzestanie terroryzmowi, który rozprzestrzenia się po całym globie. Módlmy się, by pokój zagościł na świecie, a ludzie mogli się cieszyć miłością i spokojem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Henry i Stefania Folcik, za których odprawiana jest obecna msza święta. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych księży i siostry zakonne, którzy pracowali w naszej parafii, za zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców oraz za wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Niech dobry i litościwy Bóg obdarzy ich życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby nie opanowały nas troski i zajęcia codzienne, pomniejszając konieczność przebywania z Bogiem w modlitwie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. A teraz modlimy się w naszych prywatnych potrzebach serc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, Ty codziennie nas wzywasz na ucztę Twojej miłości. Ulecz nas z małoduszności i z lenistwa, abyśmy w każdej chwili potrafili odpowiedzieć na Twoje zaproszenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Nasze plany i nadzieje, co śniwe czy raz po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawiedzie nigdy nas. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece swojej duszę moją niech. Ufność Boże miłosierdzie zapewnienie daje nam, że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby zwątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czułej duszę moją niech. Módlmy się, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. A także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas, zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością, przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego,
a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg z zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary, ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich wszystkich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, szczególnie ze świętą Jadwigą Śląską, naszą patronką, ze świętą siostrą Faustyną Kowalską, ze świętym Janem Pawłem II, z naszymi świętymi patronami oraz ze wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności i miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie teraz znak Bożego pokoju. Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wszystką radość życia mego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Sprawił we mnie wielkie dzieła w swej dobroci niepojętej. On wszechmocny, On najwyższy, On sam jeden, zawsze święty. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki.
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Tobie chwała na wieki. Ani na dziękczynienie odmówmy wspólnie, ucząc się tej pięknej modlitwy maryjnej Salve Regina. Bardzo proszę, byśmy się wszyscy włączyli i starali razem odmawiać w jednym duchu, jednym sercem. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo Spes Nostra, Salve. Ad te clamamus exules fili Heve, ad te suspiramus gementes et flentes, i hac lacrimarum vale, eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exulium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. No coś jakoś kiepsiutko nam to dzisiaj szło, odmawianie tej modlitwy. Ja wiem, że niektóre słowa się inaczej pisze, inaczej wymawia, zresztą my Polacy wiemy, bo mamy do czynienia z językiem angielskim, tak samo inaczej się pisze, inaczej wymawia. Wiem, że to jest kwestia tylko czasu, żebyśmy nastawili swoje ucho i układ szczękowy. Jest to bardzo prosta, bardzo fajna modlitwa, bardzo podobna zresztą do polskiego w wymowie, także włączajmy się. Jeżeli się pomylisz, nie ma znaczenia, ale próbuj, dobrze? Bóg zapłać. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu przez Chrystusa, Pana naszego. A teraz oddając siebie, naszych najbliższych, cały dziwny,
nasz świat. Odmówmy modlitwę do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy. A Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wszyscy święci aniołowie i archaniołowie, święta Jadwigo, święty Janie Pawle II, święta siostro Faustyno Kowalska, nasi święci patronowie, wszyscy święci aniołowie pańscy. Kochanie, za momencik nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu. Jeszcze raz dla tych, którzy zostają, bardzo serdecznie składam Bóg zapłać. Pamiętajmy, żyjemy w dziwnym świecie i jedyną nadzieją i ratunkiem jest modlitwa i błaganie naszego miłosiernego Ojca, aby skończył z tym nonsensem i z tym, co musimy przechodzić. Chcą nas upodlić jeszcze bardziej, rzucić na kolana, założyli nam już kagańce, inteligentne kagańce, bo nie są to metalowe kagańce, jak psy noszą. Niemniej już widzicie sami, jaka jest sytuacja. Jedyna nadzieja, ratunek jest właśnie w Bogu. Dlatego módlmy się żarliwie i gorąco, aby ten nonsens się w końcu skończył. Jakaś normalność wróciła do naszych żyć. A diabeł się bardzo boi różańca. Nie wiem dlaczego, dlatego że pewnie Maria była bardzo pobożną, bardzo cichą, potulną, dobrą osobą, a diabeł był bardzo pyszny i dlatego go Pan Bóg strącił do piekieł, bo to był jeden z archaniołów, Lucyfer. Dlatego, że chciał być ważniejszy od Boga, sprzeciwiał się Jego woli, wtedy został za karę strącony do piekła. Także teraz będzie kusił, będzie robił, mieszał i robi, i zamieszał już dość dużo, dlatego jedynym orędziem, najwspanialszym jest modlitwa różańcowa. Odmawiajmy ją nie tylko w październiku, kiedy w tym miesiącu, który jest poświęcony Maryi Różańcowej, odmawiajmy codziennie ten różaniec w miarę możliwości. Nic nam innego nie zostało. Godzić się z tym wszystkim? Nie sądzę. Musimy wykazać inicjatywę, musimy dopomóc Bogu i wybłagać Jego miłosierdzie. Zasłużyliśmy na bardzo wiele z tego, co doznajemy i aktualnie przeżywamy, przez naszą grzeszność, nieposłuszeństwo, odchodzenie od Boga, zapominanie od Boga, jak wspominałem w kazaniu. Niemniej jeszcze nie jest za późno. Dlatego zmobilizujmy się wewnętrznie, uszlachetniajmy ten nasze życie i nasz świat dla naszych dzieci, dla waszych dzieci, aby był lepszy, bo teraz to już zupełnie taki beznadziejny jest, że nie wiadomo, jak reagować na to wszystko. Odmawiajmy różaniec jak najczęściej, koronka do miłosierdzia Bożego też jest bardzo skuteczną i piękną modlitwą. A przypominam też o intencjach mszalnych. Książka mszalna na rok 2021 będzie otwarta we wtorek, 13 października. Jak wspominałem, nie możemy zamawiać mszy świętej telefonicznie albo pocztowo. Musimy koniecznie zadzwonić, umówić spotkanie z panią sekretarką i przygotujmy listę mszy świętych, które chcemy zamówić i za kogo, żeby to bardzo sprawnie się odbywało. Tylko spotkania w kancelarii parafialnej za wcześniejszym powiadomieniem, ustaleniem godziny spotkania. I także oczywiście w tych inteligentnych kagańcach się pokazujemy. Moi kochani, teraz będziemy właśnie błagać Matkę Najświętszą o jej błogosławieństwo, aby wypraszała swojego boskiego Syna i Boga Ojca zmiłowanie nad tym naszym dziwnym światem. Pamiętajmy też, że 18 października będziemy obchodzić święto patronalne naszego Kościoła. Po mszy świętej z godziny 10 nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu. Odmówimy nabożeństwo do naszej patronki, świętej Jadwigi. I w tym dniu nie połączymy dwóch modlitw. Także różaniec w tym dniu będzie już na waszych głowach. Musicie sobie to w kręgu rodziny odmówić albo prywatnie, bo będziemy mieć nabożeństwo, specjalne nabożeństwo naszej świętej patronki. Kochani, Bóg zapłać za waszą modlitewną obecność. Życzę wam błogosławionego dnia, nadchodzącego pięknego tygodnia. Bądźcie ostrożni, ale bądźcie rozumni. A teraz będziemy błagać miłosierdzie Boże o powrócenie normalności do naszego zwariowanego świata. Pozostańcie proszę i módlmy się wspólnie. Bóg zapłać. Thank you.
pacza hostio godna czci, co lud do niebios wiecież brał. Bój srogi nęka wiernych ci, daj siłę, pomoc ześli nam. Jednemu w Trójcy Władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczysty życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. O wzrost w wierze, nadziei i miłości. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Część trzecia, różańca świętego, tajemnice chwalebne, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego na apostołów i na nas wszystkich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królowę Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Różańca Świętego. Wszyscy wraz, niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, od po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Dałeś im chleb z nieba, alleluja, wszelką rozkosz mających w sobie, alleluja. Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Akty uwielbienia. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona najdroższa krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty, Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Boga Rodzica Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone i święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone i chwalebne wniebowzięcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych. Bóg zapłać, kochani. Zawitaj, Matko, Różańca Świętego, przybytku Boga w Trójcy Jedynego. Ucieczko nasza, w życia doczesności, odsetrze czystości. Ucieczko nasza, w życia doczesności, odsetrze czystości. Najozdobniejsza Różo Ogrodowa, najprzyjemniejsza Różczko Balsamu, wonność balsamu, balsam przechodząca, Matko kochająca. Wonność balsamu, balsam przechodząca, Matko kochająca. Rzeczy, gdyż duszy naszej żadna nie uleczy, lecz życie łaski daje nam Królowa, Matka Różańcowa. Lecz życie łaski daje nam Królowa.